witam serdecznie, uszanowanko. Muszę się bardzo spieszyć do paczkomatu, ponieważ paczuszka leży sobie już od chyba soboty, nie, piątku. Mamy poniedziałek. Według aplikacji impostu odeślą mi ją, w sensie odeślą do nadawcy, godzinę temu. Zaraz to pokażę na aplikacji, jak to wygląda. Ale w każdym razie już z doświadczenia wiem, że tak od razu tak nie odsyłają. Ja staram się w ogóle nie dopuszczać do czegoś takiego, że ta paczka tak długo leży z reguły. Jak przychodzi paczka, to ja od razu po nią lecę. Natomiast tak tu się wydarzyła taka sytuacja, że leży dość długo. I mam nadzieję, że jeszcze mniej przypadkiem nie odesłali. Ja sobie paczkomat tutaj chyba wybuduję pod domem. O, tutaj przy ulicy będzie sobie stał. Po mojej stronie już, tu przy ulicy. Tu mam piękny teren. I tak by było najlepiej, nie? Jakbym sobie wybudował paczkomat, nie musiałbym nigdzie jeździć. Bym sobie czmych, 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 szedł po paczuszki i odbierał paczuszki. No to by było dobre. Jadę. Tak to wygląda. W paczce, w multiskrytce do odbioru trzy przesyłki. O 10:54 minął termin, czyli tam około 40 minut. No mamy ją, nie odesłali jej jeszcze. Najważniejsze, co to takie duże było, nie pamiętam. A, tu mnie Sandka prosiła, żebym jej z Allegro zamówił jakąś taką szczotkę z końskim włosiem chyba, nie wiem, z czymś tam. I ten sklep podpatrzyłem, że ma też takie tematy jak brzytwa, ale tandetna jakaś. No dobra, jest i brzytwa, $2. Natomiast w tej paczce i w tej są, proszę Państwa, już najpierw to otworzę, tego typu liofilizaty. O. Liofood. Tu jest na przykład kurczak w 5 smakach. To liofilizowane danie, które po zalaniu wrzątkiem staje się normalnym daniem. Akceptowalnie smakuje to, jak dla mnie. Traktuję to jako zapas naprawdę na czarną godzinę, to ma bardzo długą datę przydatności. To jest akurat do 29 września 2026, powiedzmy, że 4 lata. Może sobie to teraz poleżeć. I daje mi to takie poczucie spokoju, że mam tego tam trochę zawsze na stanie. To jest drogie, to nie opłaca się tego robić jako takie właśnie zapasy żywności, no bo to po prostu to jest, powiedzmy, taka paczuszka kosztuje 30 zł. Nie ma co z tym przesadzać, bo za 30 zł to można zrobić własny zapas żywności. Jakiś ryż, jakiś tuńczyk i tak dalej. Natomiast ja lubię formę tego, ponieważ to jest już gotowe. Wyciągamy, zalewamy wrzątkiem i mamy gotowe danie. A gdzieś na jakichś wyprawach czy na jakichś wycieczkach zawsze można takie sobie też coś chapnąć. To mi się wydaje stosunkowo dobry skład, bo tu nie ma żadnej chemii, tylko tu są po prostu raczej dobre składniki. Lubię to mieć. Ja to już zaczynam głupieć. Nie wiem, do czego te rządy światowe i ta grupa trzymająca władzę po prostu w tym momencie dąży. COVID, nie wiem. Drugi rok to trwa. Restrykcje, kontrola, zniewolenie, no wiadomo. Teraz ta sytuacja na granicy z Białorusią, imigranci. Tutaj konflikt, kryzys imigracyjny, wojna z Białorusią, hybrydowa, stres, nerwy. Każdy na swój sposób to przeżywa, mniej lub bardziej, ale no... Ma każdy martwić się konsekwencje, jakie to może ze sobą nieść w bliższej lub dalszej przyszłości. No dobra, teraz nagle kwestia tego blackoutu, reglamentacji prądu, w ogóle wyłączeń prądu, braku prądu, zimę, prądu, gazu, ogrzewania, no zaraz, halo. Jeżeli by tak wszystko brać do siebie i wszystko naprawdę mocno przeżywać, mamy centralnie przejebane. Z drugiej strony zauważyłem, że jak się w ogóle nie śledzi wiadomości, informacji, chociaż korzystając z YouTube'a ciężko bardzo jest, bo to... też nas YouTube bombarduje różnymi tematami, ale jakby tak w ogóle nie śledzić żadnych wydarzeń, żadnych wiadomości, tylko żyć sobie w swojej jakiejś tam bańce rzeczywistości własnej, to jest naprawdę dużo łatwiej, dużo prościej się żyje, totalnie bez tych niepotrzebnych nerwów i stresów. W każdym razie, co to, co chodzi z tym prądem, co tu znowu wymyślają, co to za jakieś wyłączanie prądu, co to w ogóle ma być, do czego to ma dążyć, już tak chcą nas zniewolić, przestraszyć, nie wiem, zniszczyć psychicznie. Co? Do czego to wszystko w ogóle ma prowadzić? Mam wrażenie, że wszystkie teorie spiskowe, z których ludzie się śmiali, stają się totalną rzeczywistością, stają się, że nie nawet rzeczywistością, stają się faktem.
Nie wiem, nie ogarniam tego. Zatrzymany pojazd. Dzięki, 600 Janosiu. Metrów. Stała się rzecz bardzo przykra. Michaś nam się rozchorował. Kaszle, źle się czuje i w domciu leży. Wszystkiego dobrego, Michaś, zdrówka. Wracaj szybciutko do zdrowia. Tu ostatnie dzieło. Właśnie te rolety, bramy garażowe. Coś tam wspominałem, że dobrze, że z tego grubszego profilu. Tak, koniecznie. Musi być z grubszego profilu. Jeśli chce się mieć to jakoś odizolowane. Zestawię z silnikami, z tymi centralkami sterującymi, pilotami. Bajerancko. Tylko jeszcze tu jest trochę roboty z nimi, żeby to wszystko dokończyć. Tą trzeba założyć, wyregulować, tu się Michaś namordował z tym. Później tu trzeba wszystko otynkować ładnie. No, tu jest roboty jeszcze. Kupa. Więc właśnie rzecz w tym, że tu wszędzie jest kupa roboty. Z każdym działaniem, z każdą rzeczą, którą się tutaj robi, jest kupa roboty. Kupa czasu. Dlatego jeszcze jakby się chciało fotowoltaikę robić samemu, to wszystko chodzi właśnie o czas i możliwości, że się po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczy. O to właśnie chodzi. Dobrze. W takim razie zabieram się za to, co leży tam. Montować będę w to, co leży tu. Ewidentnie nie mamy tutaj zbyt dużego porządku, jeżeli chodzi o przewody elektryczne. No, pozostawiałem tutaj wiele do życzenia. Ułożenie tych kabli wszystkich. Co tu się dzieje? A optyczne wyjście chyba niepotrzebne. No dobra, działam. Zdecydowanie zacznę jednak od uporządkowania tych kabli, chociaż trochę. Jakiegoś ich drobnego pospinania. I odkurzenia, bo tu dużo kota jest, włosów kota, chociaż on jest rasowo, nie zostawia w ogóle sierści. Powoli coś tu dochodzę do jakiegoś porozumienia, chociaż tam z amplitunera wychodzące kable do głośników, to będzie gorzej to opanować, ale tutaj troszkę już jakoś to lepiej wygląda. Ja tu miałem takie kable do amplitunera i do telewizora i do konsoli, kiedyś kupowałem takie fest drogie, nie wiem, high speed, with co? With Ethernet? Nie wiem co to, dlaczego. No ale dobra, jest oryginalny przewód od PlayStation. Niech sobie będzie, chociaż mogliby dać ciutkę dłuższy, ale okej, okay, jest oryginał teraz. Dobra, no staram się coś ugryźć te światła. No nie jest to może super prosta linia, ale kurde, trzyma się. Myślałem, bałem się, czy tutaj chropowatej powierzchni, to jest chropowaty plastik, czy te lampki się będą tego trzymać, ale widzę, że to się, kurczę, trzyma fest. Zajebiście. Odmierzyłem sobie po 23,5 cm od brzegów telewizora, taśmę nakleiłem, żeby zaznaczyć, w jakim tam punkcie to naklejamy, no i co? Spoko, lecimy dalej. Tu będzie trochę lipa, bo tu muszę dać w ten sposób. Muszę dać w ten sposób, że ten kabelek bez lampek, gdzie tak trochę... O, będzie jak będzie, zobaczymy. Lecę dalej z tematem. Chyba sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że jestem głąbem totalnym. No, debil. Instrukcja mówi, że ten kabel... Ten pasek z tym kablem ma być po prawej stronie telewizora, a ja zrobiłem go tam po lewej, że od góry będzie mi wystawał, bo tam myślałem, że sobie nakleję tą całą centralkę, tak jakby. Wydaje mi się, że spieprzyłem sprawę i będę musiał to zrywać, ale najpierw już tak zostawię i tak podłączę, nakleję tą kamerę i zobaczymy, czy to się jakoś samo skalibruje i dostosuje, że tak powiem, pod to ułożenie tych taśm LEDowych za telewizorem, czy to musi być... Nie no, kurde, jestem wściekły na siebie. Dobra, zobaczymy. Już dokończę to tak jak jest. Ale jestem zirytowany sobą naklejeniem tych... Carlos, bo ty powinieneś mi pomagać naklejeniem tych taśm z tyłu. Zobaczymy, no. W każdym razie teraz wymierzyłem kamerę, gdzie ma być równo po środku i teraz ją muszę dokleić. Podłączyłem to coś do prądu. Zaczęło to coś świecić. Teraz dosunę telewizor, nie? I zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Teraz pewnie kalibracja. I co? Dosuniemy całość i będziemy kalibrować. Chwilowo wygląda to w sposób następujący. Coś tam sobie świeci. A teraz muszę obadać dokładnie, gdzie mam nakleić. To jakieś takie punkty zaraz, gdzie to było? Tu. Te kwadraciki. 2, 4, 6, 8. Sprawdzam, o co tu chodzi i naklejam. Działam dalej, kalibruję. Teraz już wykonuję polecenia aplikacji i miałem nakleić te znaczniki, takie punkty. I co? Patrzymy, co dalej. Aplikacja mi już tam będzie resztę mówić. Połączyłem się Wi-Fi, tam Bluetoothem, także zobaczymy. Nie wiem, jestem po tej kalibracji w tym całym programie. Bardzo przepraszam, tak od początku, ja cały czas mówiłem groove. Growi, groove. Sorry, nie wiem skąd mi się to wzięło. Govi. Goofy, nie wiem jak, ale wiem, że to jest G-O-V-E-E.
pokombinowałem tutaj w tej apce. Jest niby wszystko skalibrowane. Dałem w układzie przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Póki co tak patrzę, no nie wiem co ten... Za dużo czerwieni. Ogólnie samo w sobie podświetlenie bardzo fajnie. Spoko, że jest. Podoba mi się. Ale tylko teraz pytanie, no co teraz ta czerwień tu ma znaczyć? No co tu jest czerwonego? Czemu tu jest tyle czerwieni? Troszkę mi to się akurat nie podoba. Następna rzecz z takich jak dla mnie, dla leniwych ludzi minusów, to trzeba włączać za każdym razem i wyłączać. Z aplikacji smartfonem albo tam nie wiem jak inaczej, ale nie jest tak, że automatycznie telewizor się włącza i to też się uruchamia, tylko to trzeba za każdym razem, kiedy chcemy, żeby to działało. No ja bym chciał zawsze, kiedy jest włączony telewizor. I czyli teraz za każdym razem muszę mieć apkę, czyli na przykład ja czy Sandra chcemy sobie oglądać, to teraz każdy z nas musi mieć apkę i każdy z nas musi sobie z tej apki to odpalać, więc szkoda, że to nie jest, że to nie ma jakiegoś kabla sygnałowego z jakiegoś na przykład portu USB z telewizora i daje sygnał na to urządzenie, na tą centralkę i od razu by się samo odpalało. Odpalimy sobie teraz na YouTubie, jak to wygląda. Odpaliłem jakiś film 8K, jakieś zwierzęta, coś, tylko że na razie to nie ma 8K na pewno. 4K. Leci to w tych 4K, bo na razie widzę pikselozę. O nie, dobra, już chyba leci. No dobra, teraz ta czerwień pomarańcz, no jakoś to może mieć sens, tu się powinno rozjaśniać, niby tam się trochę dół rozjaśnia. No teraz to raczej coś ciemnego powinno być. No tu się robi zielono na ekranie, więc powinno być więcej zielonego. No coś tu mi się nie podoba. O, teraz coś tu zadziałało. No, teraz powiedzmy jest woda, no to ten taki turkusik się załączył. Szczerze powiem, że dziwne. No niebiesko powinno się zrobić, nie ma niebieskiego. No teraz też coś z YouTube'a, jakieś kurcze krajobrazy i te krajobrazy są, no jak widzicie sami, niebieskie, woda niebieska, tutaj na prawo jakoś zielono, podświetlenie mam pomarańczowo-żółte. No więc coś jest ewidentnie nie tak i teraz pytanie, co ja źle zrobiłem, co ja źle skalibrowałem, co ja źle mam w ustawieniach, no zaraz powęszę, zobaczymy. Myślę, że po prostu kwestią pierwszego rzędu jest to, że ja za mało wiem o tym urządzeniu, więc muszę się trochę na nim bardziej poznać. I już widzę fantastyczne rzeczy, fantastyczne funkcje, że na przykład tutaj sobie przełączam meteor i teraz mi się świeci w jakiś taki sposób wyjebisty. Teraz jakiś meteor shower. Świetnie, no fajnie. No i tutaj jeszcze muszę, widzę, pobuszować, a tutaj jest co, kolor. O, teraz jest, myślę, że w miarę odpowiedni kolor tego, co tam jest, że na górze jest tak odcienie tych domów, a na dole... No, to już by było coś bardziej. Dobra, no badam, widzę, że tutaj widzę, że muszę dużo zbadać. Także to nie ma co oceniać, trzeba najpierw się w to zagłębić i zbadać to dobrze. No teraz też jest jakoś dziwnie, jakieś dziwne kolory. Dobra, no będę to badał, może jeszcze raz zrobię kalibrację, może coś spitoliłem. Ogólnie bardzo fajne urządzenie i tamte preinstalowane opcje na podświetlania, na różne tam jakieś sunset, na jakieś tam flare, na jakieś tam cuda. Fajnie, z muzyką fajnie współpracuje, że można sobie wziąć, że pracuje w rytm muzyki. Podoba mnie się to. Chociaż z filmami jakoś mi się za bardzo nie zgrywa. Podsumowując, no tak, no muszę to jeszcze pobadać i to mocno. Skalibrować sobie to raz jeszcze. Kurde, no właśnie, i tu jest to, że tu już chętnie bym sobie pobadał też tego Philipsa Hue. Hue, czy jak to tam się wymawia, żeby zobaczyć jak ten oryginalny system działa, żeby mieć jakieś fajne porównanie. Ale cena 2,5 kafla za taki zestawik Philipsowy, nie no, to jest nieakceptowalne. Ale tak, ciekawy jestem, czy się włącza automatycznie, się wyłącza automatycznie podczas włączania, wyłączenia telewizora. No tak, i ciekawy jestem jak te kolory są przekazywane, jak te algorytmy działają. Czy lepiej współpracują z kolorami, z obrazami wyświetlonymi na ekranie? Jeszcze obadam oświetlenie w Far Cry'u na PlayStation i jak to się tu będzie zachowywać. Tak, to jest mój guapo, mój krokodyl. No też tak jak i w filmie, nie wiem, dziwnie czerwono dookoła. Ja muszę wspierać dupę i jechać do Selgrosa po zakupy do firmy i jakieś tam jeszcze inne bzdury. Ale jak już odpaliłem, no to przecież chwilę pyknę, jakąś misję się przejdzie. Jeszcze desantowo-szturmowe zadanie przyjąłem dzisiaj, ten kabel, ten lepszej jakości co miałem. Kiedyś zakupiony tutaj, teraz puściłem, no to... O shit, spadł mi zasilanie, zasilający kabel. Dobra, mniejsza z nim, zaraz go podniosę. Takie jeszcze światełka zamontowałem, białe po prostu. Gasną po paru sekundach od wyłączenia telewizora, są podłączone pod port USB w telewizorze, pyk, zgasły. Odpalam TV-ka, odpalają się. Świetne, mogłyby być jeszcze na górze i od dołu, ale tylko miałem taką specjalną taśmę LED-ową i na dwie strony. Spoko, bardzo fajny efekt, zwykły taki klasyczny. 18:23, wspaniała porada. Małą kawkę przed wyjazdem do Selgrosa na zakupy Seamaster. Uwielbiam tego Seamastera. Ceramiczny bezel, ceramiczna tarcza, fajnie wystające indeksy, bransoleta, która dla wielu jest bardzo niewygodna. Jak dla mnie leży świetnie, mały kącik
zegarkowy, może ktoś tam się interesuje tematami. A, no i perfum, już bym wyszedł, abym się czuł nagi. Bez perfumu, jak się człowiek przyzwyczai? Tom Ford Leather, Ombre Leather. Świetny zapach. A, jeszcze raz. Doskonały. Mogłoby się wydawać, że dużo kawy piję, ale nie, no myślę, że tak dużo nie piję, bo piję dwie, z reguły dwie takie małe filiżanki. W porywach do trzech, dzisiaj jest trzecia, no dzisiaj wjeżdża trzecia, owszem. Ale jest, jak widzicie, 18:30. Jeszcze mam do załatwienia Selgros i jeszcze jakieś pierdoły. Jeszcze muszę zmontować vloga, więc dzisiaj będzie później ten vlog. Myślę, że około 22:00 wjedzie. Sorry, myślę, że będzie dłuższy. I myślę, że zrobię sobie jakąś małą przerwę. Nie wiem, to może być dzień, dwa, trzy, cholera wie. Na nic się nie umawiam, nie deklaruję. Na pewno jestem, będę. Mamy dużo fajnych rzeczy do zrobienia. A wam się wyświetlają reklamy na filmach, na vlogach? Jestem ciekawy, bo ja osobiście na przykład mam YouTube Premium. Płacę za niego tam te 20-25 zł miesięcznie. Bardzo dużo korzystam z YouTube'a, muzyka, więcej niż na Spotify. Wszelka rozrywka, no dla mnie to jest YouTube, więc ja nie wiem nawet, jak to tam funkcjonuje. Znajomych też nie pytałem, muszę zapytać. A rzecz się rozchodzi o to, że ja nie mam teraz włączonego zarabiania, bo nawet nie mogę mieć, bo muszę uzyskać 4000 godzin oglądania z tych nowych filmów. Mamy na razie chyba 3000, więc ja nawet nie mogę tego włączyć. No, czyli rozumiem, że jak nie mam możliwości zarabiania, to nie powinno być reklam. No bo dlaczego? Powinniście oglądać filmy bez reklam. I to mnie ciekawi. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o kasę, bo ja, żeby było jasne, w tamtym okresie, co 6 lat temu, 5 lat temu, 5 lat temu, vlogowałem. W ciągu tego tam okresu 6 miesięcy, gdzie bawiłem się we wrzucanie filmów, zarobiłem na YouTubie, z od AdSense'a dostałem chyba 1500 zł? Jakoś tak, jak dobrze pamiętam. Także ja wiem, 1500 zł piechotą nie chodzi. Dla mnie to są żadne pieniądze w skali poświęconego czasu i w ogóle wszystkiego w związku z tymi filmami, więc kit z tym hajsem. Bardziej tu mi chodzi o czystą ciekawość, że skoro no nie mam zarabiania na filmach, to dlaczego miałby YouTube wyświetlać sobie reklamy na nich? Nie wiem. Co do hajsów, co do wyświetleń, co do reklam, mam na to fajny pomysł, ale to zrobimy głębsze orędzie do narodu, jak już tam się zacznie jakieś zarabianie. Samo vlogowanie, czyli kręcenie, to jest pikuć, to jest część życia, to jest chwila, to jest po prostu, to przychodzi naturalnie. O, ciak, wyciągam, kręcę. Problem pojawia się natomiast z montażem, ze zrobieniem głupiej miniaturki. Ja wiem, że to są totalnie amatorskie miniaturki, które ja robię, ale to też jest naście ileś tam minut za głupia miniaturka. Montaż samego filmu to też trwa, nie wiem, no. 2 godziny łącznie mi zajmuje teraz, no kiedyś mi zajmowało to dużo dłużej. Bardziej jakoś się nad tym spuszczałem, a teraz no jakoś tak, no z 2 godziny, no z 3 godziny mi zajmuje mniej więcej cała procedura zmontowania jednego vloga, więc nie ma takiej lipy. Jadę do tego Selgrosa nieszczęsnego, 19:20 się zrobiła, no i mam nerwy, stres, bo to vlog, kurde. 130, tak jak mówiłem, w tym shorcie opóźniona będzie. Któryś z kolegów pytał, po co mi ten iPhone, skoro Fold lepszy? Tak, dla mnie Fold lepszy. Nawet Flip dla mnie lepszy. Kwestia wielozadaniowości, widok podzielonego okna, dwie aplikacje obok siebie. We Flipie, no, działa, mniej wygodne, bo mniejszy ekran roboczy, a w Foldzie, no, to jest poezja, jak otwieramy ten duży ekran. I mamy na przykład z jednej strony aplikację banku, z drugiej strony kalkulator. Z jednej strony maila, z drugiej strony kalkulator. Z jednej strony maila, z drugiej strony jakiś dokument PDF. Masa różnych możliwości konfiguracji. Jeżeli z tego się oczywiście korzysta, do tego jeszcze rysik, to jest kwestia potrzeb i tego, co my, do czego my potrzebujemy dane urządzenie. No dla mnie, no to jest strzał w dziesiątkę, no to jest rewelka, no. Myślę, że prędzej czy później w iPhone'ie będzie ta wielozadaniowość tak zwana i będzie można sobie otworzyć dwie apki na podzielonym ekranie. Apple to pewnie zrobi i zrobi z tego rewolucję. Sorry, ja tak trochę prześmiewczo mówię o jabłku. Ja doceniam bardzo firmę Apple, ja uwielbiam ich sprzęt, bo jest cool, ale jeżeli chodzi do takich zwykłych, codziennych działań, jak dla mnie, no to ja po prostu jestem Samsungowcem. A iPhone? No bawię się, kręcę iPhone'em, cały czas teraz też vloga robię iPhone'em. Uważam, że fajnie kręci, chociaż no ciężko mi się przyzwyczaić, bo nie ma takiej stabilizacji jak GoPro. Nie wiem, coś mi się pozmieniało w głowie i na przykład dźwięk mi się bardziej z GoPro podoba, a tu jest fajnie, no bo mam powiedzmy wszystkie pliki i sobie je przesyłam do iMovie, tu nawet mogę projekt zacząć, kontynuować na kompie. Także to bardzo ułatwia i usprawnia pracę, zabawę. Ale jednak jak już ta zabawa ma stanowić jakąś tam większą część życia, no to fajnie jakby to było wszystko szybko, prosto. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wielki wirus. Wirus Selgrosowy. Wjeżdżamy. Mamy papiery. Git malina. Mydła wpłynie.
Nie wiem czemu ja tak się na to upieram, zawsze biorę te. Nie wiem czemu. Do zakładu. Ślepy jestem albo głupi, nie wiem, nie widzę wacików. Są w mordę waciki. Nie wiem. Tu mam domowe pierdoły. Tu do zakładu na produkcję. Kurde, miałem jeszcze wziąć ten płyn do spryskiwaczy do auta zimowy, żeby zalać już wszystkie auta. Ale kurde, się nie zmieszczę. Wygląda to najlepiej. Wygląda to najlepiej, absolutnie. Teraz misja jest taka, że to wszystko musi wejść do tego auta. Nie wiem, czy mnie właśnie chyba nie poniosło, ale damy radę. Mówiłem o zakupach do zakładu. Tak, owszem, tam chemia, papiery, ręczniki. Natomiast jednak z tych zakupów też zrobiło się duże uzupełnienie zapasów. Lubię mieć zapasy, nic się u mnie nie zmarnuje. Zapasem trzeba mieć. Nigdy nie wiadomo, co nas może spotkać. Jeszcze bym z drugi taki wózek tu zmieścił na upartego. Jeszcze jest przedni fotel. To jest kupa miejsca, pełno luzu. Bagażnik tam też jeszcze ma dużo luźnej przestrzeni, także na luzaku takie zakupy. Stawiam wózek, straszna godzina jest, 21:10. Także mówiłem coś w tym szorcie, że vlog wjedzie po 22:00. No na pewno po 22:00, nie? Postaram się zrobić tak, żeby to wjechało jeszcze dzisiaj, przed północą. Dobra, idę jeszcze umyć łapy. Po takich zakupach te łapy są takie brudne. Brudsaki. I sobie jeszcze siknę. Podstawowe zasady higieny. Po takich zakupach najpierw myjemy rączki, później robimy siusiu, żeby brudnymi ręczkoma nie dotykać ciusiaczka i następnie znowu myjemy rączki. Tak właśnie zakończamy ten oto etap. Ej, serio, jest minus 4? Czy mnie Paserati tak trochę straszy? Kurde, myślałem, że to zostanie mi do jutra w bagażniku. No ale tam jest dużo tych różnych przetworów. Dużo tych różnych O, w dupę, ale bym się wjebał w krawężnik. Skup się, Konrad! W mordę! Chłopie! Sorry. Dużo tych przetworów pomidorowych, różnych cudów. I kurde, nie chciałbym, żeby tu złapał mróz. Bo to bardzo, to nie tak, znaczy bardzo niezdrowo chciałem powiedzieć. Tak nie wolno robić, żeby coś zamarzło i później ma się odmrozić. I leżeć, no... Nie bałdzą, muszę to kurde pochować. No ale tak chciałem ten czas zaoszczędzić, przecież ja to będę pół godziny wypakowywał to auto. I nosił do siebie na górę, na dół. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Rączki, dużo myjemy rączek. Przed dotknięciem siusiaczka brudnymi rączkami trzeba zawsze umyć. Żeby te bakteryjki na siusiaczka nie poszły. Ja wiem, że to mi jebnięty. Ale to ja nawet tu wam trochę pazurków nie pokazałem jeszcze. Kochani. Ja się ograniczam.